Depresja dotyka wielu ludzi na całym świecie. Według Światowej Organizacji Zdrowia 300 milionów ludzi w każdym wieku się z nią zmaga. Depresja jest przebiegłą chorobą psychiczną. Jest trudna do zauważenia w swoich początkowych etapach. Większość z nas zdaje sobie z niej sprawę dopiero wtedy, gdy jest głęboko w jej uścisku. Ci, którzy cierpią na tę chorobę, czują się pozbawieni nadziei, puści bądź smutni, zmęczeni, nerwowi czy bezsenni. Depresja nie tylko zabiera twoją motywację, lecz możesz mieć problemy z koncentracją i podejmowaniem decyzji. Ci z nas, którzy cierpią na tę przypadłość, mogą w gorszy sposób reagować na wymienione sytuacje. Oto lista 10 rzeczy, do których skłania cię depresja. Numer 1. Izolowanie się. Osoby z depresją izolują się z różnych powodów. Część z nich po prostu czuje się przytłoczona kontaktem, inni zaś uważają, że lepiej zostać samemu. W innych przypadkach ktoś może czuć taką nienawiść do samego siebie, że woli nie wchodzić w interakcje z ludźmi. Cierpiący na silną depresję mogą siedzieć w domu tygodniami. Numer 2. Bycie niezorganizowanym. Depresja może pozostawiać cię w uczuciu wyczerpania, więc sprzątanie pokoju bądź domu staje się uciążliwe. Brudne naczynia oraz ubrania zaczynają się gromadzić, podczas gdy śmieci zaczynają się wylewać z kubła. Nawet przejście po pokoju staje się większym fizycznym wyzwaniem, ponieważ wszystko jest na podłodze. Życie w zagraconym miejscu nie upraszcza ci życia, a brak energii również nie pomaga. Numer 3. Higiena. Depresja zawłaszcza całą twoją energię. Jest wystarczającym ciężarem, by wstać z łóżka, tak więc prysznic, mycie zębów, włosów i dbanie o własne ciało idzie w odstawkę. Niedotknięci depresją mogą odbierać twoje zachowanie jako lenistwo. Prawda jest taka, że prysznic czy przebranie się w czyste ubrania jest wyczerpujące, a czasem nawet bolesne. Numer 4. Problemy ze snem. Depresja wpływa na higienę twojego snu. Część z was może pozostawać rozbudzona do późna i spać niewiele, pozostając z natrętnymi, niechcianymi myślami. Sprawiają one, że czujesz się niespokojny przez całą noc. W innych przypadkach część z was może spać zbyt dużo i wciąż być niewypoczęta. Numer 5. Wyolbrzymianie każdej sytuacji. Depresja miesza w twoim umyśle, sprawiając, że wierzysz w negatywne rzeczy. Dochodzi do tego, gdy stale patrzysz na złe rzeczy, by upewnić się w swym pesymistycznym myśleniu. Zawsze, gdy wydarzy się coś złego, ty widzisz to jako dowód na to, jak złe jest życie. Ta równia pochyła sprawia, że trudno jest widzieć życie w jaśniejszym świetle. Numer 6. Okropne nawyki żywieniowe. Dotknięci depresją mogą zarówno jeść zbyt dużo, bądź prawie wcale. Część z was może odnaleźć siebie w kuchni, wyjadając wszystko, starając się zajeść pustkę czy smutek, które czujecie. Inni natomiast mogą nie mieć apetytu i czuć wstręt do jedzenia. W innych przypadkach możesz się czuć tak wyczerpany, że już myśl o przygotowaniu posiłku jest przytłaczająca. Numer 7. Brak motywacji. Depresja okrada cię z twoich zainteresowań i pragnień na twoich oczach. Twoje ulubione rzeczy i hobby nie są już tym, co cię satysfakcjonuje. Powoli odnajdujesz siebie jako wewnętrznie martwego i bez emocji. Jeżeli nie jesteś ostrożny, to możesz skończyć siedząc w łóżku cały dzień. Numer 8. Unikanie problemów. Depresja sama w sobie jest przytłaczająca. Możesz czuć się wyniszczony i pozbawiony kontroli przez większość dni, więc próba zmierzenia się z sytuacjami i problemami jest zbyt trudna. Zamiast tego ignorujesz je lub odkładasz na bok. To może sprawić kłopoty, ponieważ problemy będą się piętrzyć. Numer 9. Poczucie winy i nienawiść do siebie. Jeżeli pozwolisz, by depresja przejęła twoje myśli, możesz czuć nienawiść do samego siebie. Będziesz zadręczał samego siebie, co często prowadzi do rozwoju problemów z poczuciem własnej wartości, z zaburzonym obrazem samego siebie. Możesz uwierzyć w to, że nie jesteś już nic wart. Część ludzi z tym zaburzeniem może nawet czuć się winna przez myślenie, że innych problemy są ich winą. Numer 10. Życie w strachu. Ludzie z depresją boją się, że przytrafią im się okropne rzeczy. W pewnych przypadkach mogą nawet sabotować dobre sytuacje, wierząc, że potoczą się one źle. Innym razem unikają okazji i przestają podążać za marzeniami jako pokręcony sposób na chronienie siebie. Powstrzymuje to przed życiem i osiąganiem wspaniałych rzeczy. Depresja dotyka nas w różny sposób. Lista w tym wideo zawiera najpowszechniejsze zachowania ludzi z tą przypadłością. Zgadzasz się z tymi punktami? Jakie inne zachowania zauważyłeś? Daj nam znać w komentarzu na dole. Jeśli spodobał ci się nasz film, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.